Cześć. W tym filmie pokażę, w jaki sposób na wybranych stronach ukryć moduł płatności. Moduł płatności FunnyPay. Tutaj mamy ten moduł płatności zainstalowany. Jak sobie przejdziemy na inne podstrony, widzimy, że on się tutaj pojawia. I załóżmy, że chcemy go ukryć na stronie kontakt. Kopiujemy sobie adres tej strony i wchodzimy do panelu organizacji na FunnyMoney, do sekcji widget i dalej FunnyPay ustawienia. I tutaj możemy dodać po prostu do tego pola adres tej strony, na której chcemy, żeby ten widget płatności się nie pojawiał. Tutaj można też używać gwiazdki, czyli jeśli mielibyście jakąś serię stron, czyli macie albo jakieś podstrony, to tak jak widzicie tutaj jest na przykładzie, jeśli miałbym kontakt biuro, to i dodam właśnie to w formie takiej gwiazdki, tak jak tutaj, to wszystkie podstrony również dla kontaktu też nie będą wyświetlały tego widgetu. Każdy kolejny adres możemy dodać w kolejnej linii. Po dodaniu tutaj adresu klikamy zapisz i tak na dobrą sprawę w ciągu 2 minut ta zmiana będzie widoczna. Możemy sobie też odświeżyć. No tutaj już od razu ta zmiana nastąpiła. Jak widzimy na innych stronach moduł płatności jest, a po wejściu na stronę kontakt moduł płatności się nie wyświetla. I to wszystko. Na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia.